To robi woda z drewnem w kamperze. No i tutaj trzeba było całą kuchnię rozebrać, wszystko do gołej blachy, żeby to wszystko od nowa naprawić. Jakie były, jakie te kable? Podłączone kabelki. Tak trochę powiedziałbym może niefachowo. Pcham do przodu. Pcham do przodu? Pcham do przodu. Fa? Pcham? Pcham do przodu. Pcham do przodu. Życie pisze niesłychane scenariusze. Pojechaliśmy na zlot, na który szczerze powiedziawszy nie bardzo chcieliśmy jechać, bo my nie lubimy zbyt dużych imprez, gdzie jest za dużo ludzi, ale zgodziliśmy się pojechać. I tam poznaliśmy różnych fajnych ludzi. I tak sobie gadu wieczorem, a tu nagle pyk, wszystko zgasło. A to był ostatni wieczór zlotu i właśnie ktoś przyszedł pooglądać naszego złomka. I mówi, wiesz co, ja mam takie urządzenie, pójdę przyniosę, zobaczymy co się da zrobić. Poszedł, przyniósł, pogrzebali coś tam z niedźwiedziem i za chwilę ten prąd był. Ale to taka prowizorka. I mówi do nas ten człowiek, którego poznaliśmy 5 minut wcześniej, słuchaj, ja mam zaraz tutaj niedaleko warsztat. Jak chcesz, to rano do mnie przyjedź i zobaczymy, co się da z tym zrobić. Tak więc przyjechaliśmy, a tu się okazuje, że warsztat z prawdziwego zdarzenia. Zobaczcie sami. Gotowy? Dzień dobry. Dzień dobry. Idziemy ratować prąd w wyprawowym samochodzie. No bo się ostatnio skończył na kempingu, to teraz trzeba go naprawić. Dokładnie. Dobra, ja nie będę przeszkadzać. Widzę, że ty już gotowy do akcji, to akcja. Ogień. Jedziemy. Takie oczka. Teraz muszę iść poszukać, bo wydubuję z antałków oczka na odpowiednią średnicę kabla, ponieważ jak weźmiesz, Sandra, no, telefona... No, powiedz mi, co mam nagrywać, to będę nagrywać. Tu no. Mamy światło. Podłączone kabelki. Tak trochę, powiedziałbym może niefachowo, zaraz będzie bardziej fachowo. I to było przyczyną ostatnio braku prądu. Więc teraz musimy to poprawić, żeby nie było takich akcji, bo jak pojadą gdzieś daleko, i tak jak ostatnio w środku nocy zabraknie prądu, to nie będzie wesoło. Więc będziemy to naprawiać. Pięknie. Proszę bardzo. No kabel się tylko urwał. No. Kabel. Końcówka, czyli. Tylko tu z boku, to jest takie upiekliwe. Tylko. I to tylko powoduje potem, że wszystko wam się tylko wyłączyło. Webasto, lodówka, światło. No ale zaraz to znalazłem. No jest. Dobra. Ja muszę się oddalić na chwilę, bo muszę iść po końcówki na odpowiednią średnicę kabla. Takich tu ze sobą nie przytargałem. Te użyjemy do obrobienia w drugim gnieździe bezpieczników pozostałych kabelków. A, no. A, bo ja tylko dałem na samych bo kablach. Kabelki też są poskręcane, a trzeba je porobić na takie ładne sówki. Wszyscy, którzy już to robili, to wiedzą, że takie rzeczy istnieją. A, no to... No zamiast tego skręcanego, to zakładasz, ładnie zaciskasz i potem to masz już takie sztywne, przylega dobrze no do tego... No tylko śrubki, więc musiałem mieć kółka albo te. No to zaraz zobaczymy, takich też mam. Ja tam jeszcze nie głowy nie wsadzałem, ale widzę, że tam też są kable bez wsuwek tak zwanych. Tak, są tylko kable. Dobrze, idę po praski i po wsuwki na ten dużej średnicy kabelek. On ma tutaj taki piękny warsztat, w którym robi serwisy kamperów, przeróżne rzeczy właśnie, bo... A teraz się przebranżawia, to było jego hobby i on rozpoczyna właśnie taką przygodę z nowym biznesem, bo troszkę się zna i ciągle go ktoś prosi o pomoc. A no tak jak my. Tak więc tutaj, o, niesie jakieś narzędzia. Trzeba mieć czym kabelki uciąć. I co to jest? To jest oprawka na bezpiecznik, który jest wedle co po niektórych bardziej... wytrzymało albo inaczej. Jak się zepsuje, to wiadomo, że jest przepalony, bo tamte, które są,
To żeśmy próbowali ostatnio ustalić i się okazało, że jest kabel łamany, bezpiecznik jest dobry, a z opinii przekazywanych od ludzi pocztą pantoflową tamte potrafią się upalić w środku i nie widać, żeby był zepsuty. No ale jak nie działa, to wiadomo, że jest zepsuty. Czyli po prostu z tym to będzie bardziej takie... Tak. Z racji, że ja też się cały czas jeszcze uczę, to powtarzam to po tych ludziach, od których się tego dowiedziałem. Zweryfikujemy w praktyce oczywiście. Megawal? Tak. To na Allegro kupię, nie? Tak. Teraz będziemy właśnie o. Wtedy wymieniasz te blaszki. Tak. Tu jest blaszka, ta blaszka jest bezpiecznikiem o danej amperażu, tak? 100 czy tam nawet 150 amper. Jeżeli są duże bezpieczniki, to są większe oprawki do tego. O, dobra. To teraz bawimy się kabelkami. Znaczy najpierw bym zaczął to, co rozkręciłem. To jest chyba od tego, od do inwerter, czyli jak to się. Do przetwornicy. Ale tutaj ten przekrój kabelka też chyba ma znaczenie. Tak, tu jest grubszy kabel, wymieniamy. Na przynajmniej tutaj jest 16. Czekaj, tu są dwa plusy, nie? W tych bezpiecznikach. Tak, bo ty masz na plusowych kablach raczej. Tak, no bo to są czerwone. No, tak. Dobra. Czyli trzeba będzie zaznaczyć. Mniej nie? się grzeje, jest mniej strat wtedy, jak są grubsze przewody. No właśnie. Wy nie macie dużych obciążeń tutaj pod kątem 230, tak? Ale no też mamy. Ogólnie zasada jest, wiadomo, przetwornica jak najbliżej akumulatora. A że tutaj jest kawałek dalej, no bo macie tak zbudowany samochód jak macie, no to no, jest kawałek mamy dalej. Akurat tu na miejscu z racji, wiadomo, ratujemy, założymy kabelek o ile? Prawie dwa razy grubszym przekroju niż wy macie, więc będzie na pewno lepiej. Nie zdycha, no tylko taki udało mi się kupić. No dobra. My akumulator do paneli słonecznych mamy tam właśnie w pudełku zamontowany na górze. Stąd też pracę najpierw na górze. Nie kręcisz, to jesteśmy na etapie szlifowania, czyszczenia klem. Żeby było lepsze połączenie, bo tak powinno to być zrobione. Tym bardziej jak te klemy już są trochę takie zębem czasu. Znaczy ja mówię o tym, co wystaje z akumulatora. No one już mają 2 lata. Może nie klemy, to ja gadam, dobra. Klemy to założymy właśnie, nie wiem, jak to fachowo nazwać. Trzpienie. Plus minus, no. Faktycznie. Jakie byle jakie te kable. Nie, bo weszły pod akumulator. A, gdzieś tam. Wlazły gdzie nie powinny. Tak, nie? Ogólnie przetwornica z reguły ma swoje zabezpieczenia, tak? Bo to był temat... Czekaj, to jest... Tego żeśmy nie ruszali. To czekaj, nie. To ten idzie musi iść. Nie, to w sumie jeden chuj, gdzie on musi iść. To ten pójdzie na górę. A ten co ja odpiąłem, to jest plus do, co idzie bezpośrednio do przetwornicy. Tak, bo tutaj wisi ten kabel. To jest ten, nie? No, ale to, on szedł do akumulatora. To jest ten? Tak, to jest ten, dlatego ja go. Mamy w takim razie. Dlatego ja go przyłożę teraz, no. Dobra, to idzie do akumulatora. No to dobra, to tego odkładamy. Tak. To teraz Mariusz. Ja przełożę go na górę, ten co zrobiliśmy. Ogólnie rzecz biorąc znaczenia nie ma większego, ale nie ma problemu. Aha, nie ma znaczenia. Nie, no bo to jest bezpiecznik, który po prostu ci tak włącznik światła odpina i zamyka, nie? Aha. Tak? Dobra, nie, bo czekaj, jedno szło do bezpiecznika. To szło do bezpiecznika i to był plus. No bo właśnie, bo za szybko nie rozbierajmy tego co masz, bo za chwilę będziemy się głowić w ogóle, bo najprościej jest odcinek po odcinku kabla wymieniać na nowy. Dlatego to wyjąłem stąd. To jest plus, plus idzie do przetwornika. Dobra, to na drugą stronę. Do tego. Układamy to i będzie trochę wolniej, ale będziemy mieli porządek. Do fuse. Dobrze. Ale czekaj, teraz kurwa, fuck sake, jak to było? Do tego 150 amperowego tak. Doszło. Dobrze. A nie, to jeszcze nie, kurwa. No właśnie. Czekaj. To jest minus, nie? To jest minus, no. No to nie, to czekaj. No i teraz może być tym przycisk. Tak.
Ta jest za mała. Weźmy tutaj mamy. To będzie łatwiej. Weź to tak, żeby to... Nie, Mariusz. Tak? Tak. Żebyśmy to ścisnęli, mówiąc wprost. I obok jeszcze. Tak samo. Tak miałeś, tak w pionie. Musimy jak najbardziej pewne połączenie, żeby to nam nie zeszło. I teraz próbuj. Trzyma? Ściągniesz? Teraz, teraz będzie trzymać. Dobra, minus. No jest. No i jedziemy z taśmą. I to z zapasem to go robimy, żebyś wiedział, że to jest plus, tak? I to jest... To będzie... Dobrze. No to teraz to mamy... Tam. O. No czekaj, ja to przemaczyłem. Trzyma? Zobacz. Nie, nie, to jest prawda, a nie ta. Nie, no to nie poleci. Trzeba szarpać i patrzeć, czy to bangla, czy nie bangla. Dobra, teraz tak. Masz tu może ten parasol? No niestety. Masz? Nam tu pada, pogoda nie sprzyja akurat no, z takim pracą, ale nie co? Chcieliśmy namiotu składać, żeby w halę wjechać. No. A tutaj psikus. No, dobra. I miało teraz... być tak pięknie. A wyszło jak zawsze. A, dobra, to ją przykręcimy tu. No, tu chłopaki walczyli, walczyli, widzę. I pięknie już zrobione, nie? No z racji powinien być kabelek czerwony, wiadomo, czarny, tak? Solarne kabelki są wymienione na takie, jakie potrzeba, tak? Bo były zwykłe, normalne. Odpowiednie przekroje są tutaj tych żółto-zielonych kabelków, natomiast no kolorowego nie było, miałem żółto-zielonego masę. Plusy, minusy są taśmami pooklejane. Chciałem to ładniej poukładać, ale to niedźwiedź mówi, że będzie to wszystko i tak rozbierał do malowania samochodu. Tak. Więc zrobiliśmy to w ten sposób, żeby to nie latało, nie dyndało. Natomiast na zewnątrz, tutaj poproszę, wszystkie kabelki są pochowane w peszle, ponieważ nie były. I te stare, które zdjęliśmy, to już groziło katastrofą, bo były w większości poprzecierane i wychodził kabel z izolacji. Więc jest to wszystko zabezpieczone, pozarabiane. I najważniejsze, po testach wszystko działa. A jeżeli chodzi tutaj teraz o odbiór i zadowolenie, to Sandra musi kamerę wziąć na siebie albo na niedźwiedzia i się zapytać, czy wszystko jest dobrze. Mamy wszystko pospinane, połapane, żeby nie latało, nie dyndało, pozarabiane taśmami, żeby w przejściach, gdzie jest, były kable pozabezpieczane, a broń Boże, nie gołe, bo się przetrą prędzej czy później, tym bardziej jak się jeździ po krzakach. No właśnie. Teraz niestety mamy pogodę, jaką mamy. U góry wszystko też kabelki są pospinane do akumulatora z podkładkami, tak jak trzeba, wszystko poskręcane porządnie. Nic nie jest luźne, bo nie może być luźne. No i ja mam nadzieję, że będzie służyło dłużej niż poprzednie. No jesteśmy pewni. Dziękujemy. Proszę. Dziękujemy bardzo. Pięknie. To robi woda z drewnem w kamperze. Czyli drewna nie ma. O, proszę. To trzeba wszystko wyciąć, wymienić, naprawić. No, no to my tutaj przy herbatce i kawce. Ja się podpytam, co Marcin tak naprawdę... bo ja rozumiem, że to jest nowe przedsięwzięcie, tak? Całkiem nowe, świeże jesteście. Albo inaczej, wychodzę na zewnątrz. Aha. Wiedzą o tym znajomi. No teraz już będą wiedzieli wszyscy. Aha, czyli do tej pory robiłeś co znajomym takie różne rzeczy? Do tej pory robiłem przede wszystkim swojego kampera, który był zalany. No przeciek po prostu, jak większość kamperów. No i trzeba było go naprawić, tak? No bo, no bo jednak stanowi to jakąś wartość. A poza tym, no jak człowiek nie spróbuje, to się nie przekona, czy da radę, czy nie da rady. No spróbowałem, spodobało mi się. Postawiłem wszystko na głowie. No i jak powstał garaż, i zaczynamy działać. I bardzo możliwe, i wszystko na to wskazuje, że poprzednią, wcześniejszą działalność wygasimy i zostaniemy tylko przy kamperach. Przepraszam, bo Bela się tu już wprowadza na no stałe. Chodź. Bo ona musi, ona najważniejsza tutaj, po prostu najważniejsza. No.
A co ty do tej pory robiłeś, powiedz mi, zawodowo? Zakładałem pompy ciepła. Robiłem ogrzewanie całe w domach i tak dalej. Zapraszasz ludzi do siebie, żeby zrobić co? Co możesz zrobić w kamperze? Znaczy ogólnie, powiedzmy, jako tą, jeżeli chodzi o kampery, podstawową rzeczą to jest to, co zacząłem robić w swoim, czyli jakby prace związane z jakby odbudowaniem kampera, który uległ zalaniu. I tak się zaczęło z moim. Stoi tu obok drugi, którego już zdaje się, już mamy nakręconego na filmie. Który jest bardzo ładny, ale okazało się, że nie do końca jest ładny, bo jak zaczęliśmy go rozbierać, no to jest... Trochę rzeczy było do odbudowania. Niestety woda w tych samochodach robi z drewna miazgę i wylatują wióry. No i ktoś to musi zrobić. No i... A że lubię pracować przy drewnie, no to konsekwentnie, a propos zawodów, stolarzem nie jestem, no to tak poszło. No. Teraz zacząłem też przy okazji, tak i u was, na tyle co potrafię z tą elektryką, czy jak nabierze więcej doświadczenia, no to będziemy działać. No. No tyle chyba, nie wiem, nic dodać, nic ująć. No. Nic dodać, nic ująć. Praktyka czyni mistrzem, dokładnie, ale jak najbardziej. Ja tutaj chyba zaraz nagram dokładnie i pokażę, co tam właśnie w tym kamperku, tym obok robisz, bo mi się wydaje, że lepiej pokazać niż gadać, nie? No i... No okazało się, że tutaj niestety kamper państwu przeciekł. Aha. No i znajomi zostali... Znajomi znajomych dostali ten kontakt do ciebie. Można zażartować i powiedzieć, że staliśmy dokładnie w ten sam sposób, jak te kampery teraz stoją względem siebie. Aha. Gdzieś na kampingu? Na targach w Poznaniu, które były. I tak doszło, że ja zrobiłem ze swoim kamperem, co zrobiłem. Zostałem zaproszony, żeby zobaczyć, co można z tym zrobić. No i konsekwencją tego kamper stoi i już jest prawie naprawiony. Aha. Niestety tutaj był pierwszy przeciek, o którym oni wiedzieli. Tam, gdzie widać to takie coś jasnego, to jest drewno, które zostało wymienione, którego tam w ogóle nie było. Aha. Znaczy, bo zgniło. No i tutaj trzeba było całą kuchnię rozebrać, wszystko do gołej blachy, żeby to wszystko od nowa naprawić. No ja widzę, tutaj wszystko pościągałeś, te listy. Tak, tutaj się okazało, jak oni o tym też nie wiedzieli, że niestety w Walkowie było... No, nic nie było, bo to, co tutaj było, to wypadło. Więc tutaj było jedno wielkie próchno. No i takimi, powiedzmy, kwestiami się zajmuję. A dodatkowo z racji tego, że no do jednego człowieka to będzie wszystko, powiedzmy, szło, więc no pewnie zajmiemy się i też prądem, tak jak u was, tak? No bo można połączyć jedno z drugim i od razu zrobić instalację fotowoltaiczną. Zresztą w tym kamperze też będzie robione. Aha, bo oni nie mieli. Oni nie mają i tu będą mieli instalację zrobioną w przyszłym tygodniu. Wow. Jeny, to się chwal, co jeszcze umiesz robić. Dawaj tu, pokaż. Poczekaj, zajrzymy do środka. Proszę. Wow! Kurczę, ja nieprzyzwyczajona. Tutaj wysunął się schodeczek. Proszę bardzo, to wszystko tu w wnętrzności. Widzę, że praca... Tu nie mamy światła. Nie mamy światła, ale no tak mniej więcej. Tutaj jesteśmy w trakcie odbudowy. Zostało, jak widać, wymienione drewno, które zostało zjedzone. No i teraz to trzeba wszystko ładnie odbudować. To jest etap oczywiście przejściowy, to nie jest koniec. To jest, bym powiedział, dopiero, nie wiem, może środek tego, co tutaj jest do zrobienia. Więc została otworzona cała konstrukcja, żeby, mówiąc krótko, teraz można było tutaj wejść bezpiecznie, żeby tego kampera nie popsuć więcej. No i zrobić, odbudować to wszystko tak, żeby było ładnie, żeby tutaj śladu po tym nie było. Tu już są, jak widzicie, założone szafki kuchenne. Ta cała ściana, którą widzicie, jest biała. To ona jest odbudowana całkowicie, bo tutaj wszystko, co było, zostało do gołej blachy wyrwane i wsadzone nowe. Łącznie z izolacją, z drewnem za izolacją, no i oczywiście z płytą. Czyli to już jest ta część skończona. No prawie, bo jeszcze trzeba ją do końca uzbroić, pochować te kable, założyć ramkę z roletkami od okna, posprzątać, no i tutaj założyć element od... który jest u góry, czyli wszystkie te wynosy, kabelki poukładać, tak? No to już jest, bym powiedział, kosmetyka w porównaniu z tym, co tutaj było. No i takimi rzeczami się zajmujemy. Czyli taka regeneracja, reanimacja, bym odnowa powiedziała. Biologiczna. Tak, odnowa biologiczna kampera. Fajnie, fajnie. No, fajnie. To widać właśnie, część już rzeczy zrobiona, część jeszcze po prostu się dzieje.
Dobra. Tutaj po prostu nie ma gąbek, które są tam, żeby się nie pokurzyły i nie pobrudziły to, co można było, zostało zabrane. A Bela też już się wprowadziła do tego też, bo ona tam, gdzie my, to ona wszędzie. Proszę bardzo, idziemy, wychodzimy, żeby nie przeszkadzać. Chodź Bela, idziemy. Idziemy, tak. My tu inspekcja budowlana. No fajnie, fajnie, masz fajną przestrzeń tutaj, żeby sobie tutaj cały ten warsztat, ja może tak troszkę pokażę. No bałagan, no to widać, że pracują, nie? Bo nie pracujesz sam, bo masz jeszcze jednego pracownika, prawda, który ci pomaga. W tej chwili mam jednego, natomiast tu jest straszny bałagan, bo musieliśmy wszystko poprzestawiać i mówiąc krótko, wyjeżdżając... inaczej, ważniejszy był wyjazd do lasu niż sprzątanie tutaj, a że dzisiaj jest poniedziałek i jesteśmy świeżo po weekendzie, więc jeszcze nie zdążyłem tego posprzątać, bo się zająłem waszym pojazdem, żebyście bezpiecznie mogli dalej jeździć, tak? Dokładnie, my przyjechaliśmy niezapowiedzeni, tak? Więc nieprzygotowany, więc... warsztat na inspekcję i na nagrywanie. Ogólnie, żeby wam zrobić, no to tutaj jest cały nieład, bo tu są same wszystkie rzeczy w sumie elektryczne, tak, które zostały użyte do naprawy waszego samochodu. Na to jest ogólnie stół roboczy, na którym chyba zawsze jest bałagan, tak? No bo tutaj wszystkie rzeczy lądują, żeby się po podłodze nie walały, więc... No. Dobra. Najważniejsze, no, to się jest wycznie. To przeznaczenie hali do prac brudnych, więc generalnie tu z założenia jest bałagan. Najważniejsze, że wyjeżdżają ładne kampery. To jest zorganizowany bałagan, to nie jest bałagan, to jest zorganizowana przestrzeń, widać, że ktoś pracuje. No tu jeszcze jest nieposprzątane, bo to no, obczyszczone, to co spadło z dachu, tak? No to wiadomo, no to ja pokażę, o co mu chodzi, bo ktoś nie będzie wiedział, co to jest według niego bałagan. Według mnie to widać, że ktoś po prostu coś tutaj robił, bo masz ładnie uporządkowane kabelki, narzędzia, tak więc jest zorganizowane miejsce pracy, jak najbardziej. Tak więc ja tutaj nie widzę bałaganu. Po prostu widać, że jest praca w re. To jest ten twój kamperek, tak. A to jest ten, który tutaj, o widzicie, ze wszystkich stron listwy pościągane, różne rzeczy po prostu tak, się dzieją. Zderzak zdjęty, się klei. Robi to kolega, który jest fachowcem pierwszej wody od tego. A, czyli to co ty nie umiesz... mogę polecić kolegę, który klei wszelkiej maści plastiki i robi to profesjonalnie. Dobra, fajnie, super. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. Chciałam wczoraj chłopakom tam już przeszkadzać i wisieć, wiecie, z tym aparatem i tam nagrywać to wszystko, bo wiadomo, że oni muszą się skupić na tym, co robią. No i pogoda taka, no, jak widać, jest jaka jest. Tak więc my już spakowani, gotowi do wyjazdu, więc bardzo jesteśmy zadowoleni. My pracowaliśmy na zewnątrz, dlatego że tam w środku, w hali są właśnie w tej chwili dwa kampery. Tak więc no, gdybyśmy wiedzieli, że tak się rozpada, to mogliśmy wjechać do środka, ale jak zaczęli pracę, no to jeszcze było w miarę względnie, a potem się po prostu skichało i już tam dokończyli. Powiem wam tylko, że mamy teraz o wiele lepsze napięcie, wyższe i stabilne, bo przedtem mieliśmy takie spadki. I to nie zawsze było związane z pogodą, bo wiadomo, że jak pogoda jest psiana, to trochę jest słabsze napięcie, ale po prostu wiecie, normalnie cały dzień świeciło słońce i tak po prostu sobie tak jakby pulsowało, a teraz jest stabilne napięcie. Tak więc widać, że te wszystkie przyłączki, to wszystko po prostu pomogło też w tym, żeby to wszystko działało lepiej, więc jesteśmy super zadowoleni, cieszymy się, że mieliśmy taką małą awarię, niespodziewaną, w dobrym czasie, w dobrym miejscu, przy odpowiednim człowieku, bo byśmy w ogóle tutaj, wiecie, nie mieli pojęcia, że Marcin coś takiego robi i jak widać umie to robić, więc zapraszam. Wzięłam sobie swoją herbatkę. Ja to zaaranżuję, jakbyśmy coś chcieli zrobić, żeby nie było, że tu jest ten
burdę, przepraszam w tym. Dobra, już nie sprzątaj, przecież nie, i tak czysto. Ja tylko, pięknie. Mówiąc krótko, robię optyczny ład. Optyczny ład, dobrze. Nie, nie, to tego nie kręć, ja ci nie pokazuję. Jakie można, bo to jest... Ale masz dużą łazienkę. No, o tym mówię, jakie można mieć komfortowe wygody. No. Gdzie... O, proszę bardzo. No pięknie. I czysto, a dopiero wrócili z kempingu. No, więc pięknie. Dobrze. Bardzo fajny. Fajny ten kamber. On jest mały i przez to jest taki cozy. No mały, ale duży jest z drugiej strony. Bo jakby mały jest z zewnątrz, ale w środku, no tu w środku jest naprawdę... mało miejsca, bo jak się zaczyna towarzystwo imprezowe schodzić, na przykład jak są jakieś nasiadówki, to w tych większych kamperach naprawdę dwa razy tyle osób wejdzie. No ale to raczej polega na tym, żeby chyba według mnie pojechać i odpocząć niż ten. No oczywiście. Imprezy się zdarzają, można sobie z tym poradzić. No, no ale wszystko macie, nie? Jest umywalka, jest kuchenka, lodówka i tutaj też jest sporo miejsca nawet, nie? I stolik i wszystko. I tutaj też to rozumiem, że się składa, rozkłada na łóżko, prawda? Tak, to jest drugie łóżko, które jest tej samej wielkości w zasadzie co to, ono jest ciutkę krótsze. Wow. Ja mam 1,90 m, jestem w stanie tu spać. No, no, spokojnie. No to super, bardzo fajnie. No, pogoda nadal nie sprzyja, jak widać, musiałam się cała zapakować. My też już zapakowani, będziemy jechać. Jesteśmy super zadowoleni. Powiem wam szczerze, że no... Z technicznych rzeczy, bo na pewno jak panowie oglądają, to od razu nam skoczyło napięcie, jest stabilne, wiecie, tak więc nie było źle, bo nasz akumulator, mamy bardzo dobry akumulator i on dalej, mimo że używamy 2 lata, jest 90% jakby jeszcze tej jego produktywności, tak więc też już jesteśmy pewni, że możemy używać go przez kolejny jeszcze jakiś czas, dopóki nie wysiądzie. Ale też to napięcie. Przy tym mieliśmy właśnie, że takie były wahania tego napięcia, a teraz ono jest stabilne. Mimo takiej ciulastej pogody, to mamy teraz w tej chwili 12,5, 12,8. To nie jest stabilne, nie? 12,5?